Zapytani o to, kiedy się poznali, sami nie są w stanie wskazać dokładnej daty. Jasno mówią jednak, że każdy dzień jest kolejnym spędzonym razem, a bez siebie nie wyobrażają sobie życia. Państwa Teresę i Dariusza Tadeuszyków połączyła wspólna pasja do sportu i tak już zostało. Reprezentowaliśmy wrocławskie środowisko nauczycielskie w różnego rodzaju działaniach sportowych, które były organizowane, między innymi w biegach do 10 km i w tenisie. Od razu stwierdziłam, że to będzie ta osoba. Myśmy znali się 3 miesiące i podjęliśmy decyzję na tak i po prostu była to bardzo dobra decyzja, trafna decyzja. I jest nam ze sobą po prostu bardzo dobrze. Pani Teresa przyznaje, że mąż zaraził ją narciarstwem i pływaniem. Pan Dariusz z kolei pokochał bieganie. Oboje zgodnie potwierdzili, że wspólna pasja bardzo ich połączyła, ale nie tylko ona jest dla nich ogromnie ważna. Szacunek, szczęście, radość, wzajemne porozumienie, tolerancja, poczucie bezpieczeństwa, możliwość rozwijania swoich pasji, pełna akceptacja, pełne zaufanie, partnera, partnerki i chęć bycia ze sobą jak najczęściej, jak najdłużej, prawie zawsze. Przede wszystkim dać sobie przestrzeń do własnego rozwoju. Każdy z nas ma określone pasje, zainteresowania i pozwolić partnerowi na rozwijanie tych pasji. Jeżeli nas to interesuje, to brać w tym udział. Na co dzień prowadzą aktywny tryb życia i zachęcają do ruchu. Teraz się bardzo dużo mówi o młodzieży, że ten stan psychiczny właśnie przez te lockdowny, przez te zamknięcie szkoły jest bardzo różny. Tu jest dużo różnych problemów. No ale ten sport powoduje właśnie, że można się zbliżyć, można się porozumieć. Nawet tak trudna sytuacja jak pandemia nie była im straszna. Nie, bo byliśmy razem, ramię w ramię, żeśmy tak szli codziennie i codziennie żeśmy się wspierali. Nawet jak był lockdown, to oboje żeśmy tworzyli z mężem. On malował, ja też. Historia państwa Ewy i Adama Orzechowskich liczy już 48 lat. Ich receptą na udany związek jest przyjaźń. To był przypadek. Byliśmy wtedy młodzi jeszcze, będąc na takim obozie młodzieżowym w Karpaczu, korzystając z pięknej pogody i nie tylko. Właśnie tam spotkaliśmy się i tak się zaczęło. No poza tym, że jest miłość, że jest jakieś zrozumienie, to po prostu my się lubimy. To jest bardzo ważne, bo jak się ktoś nie lubi, to wtedy nie ma mowy o tym, żeby tak długo być, bo można się ze sobą kłócić. Małżeństwo od 10 lat współpracuje z Wrocławskim Centrum Seniora, a także z senioralną grupą Ocaleni. Myślę, że to ruch jest potrzebny każdemu. Jesteśmy stworzeni stadnym stworzeniem. Warto być między ludźmi. Poznaje się wiele innych doświadczeń i samemu jest to potrzebne, żeby się przemieszczać, żeby się ruszać, żeby żyć z innymi. Także zachęcam bardzo. Im pandemia pokrzyżowała społeczne działania, ale nie pogorszyła ich relacji. Nie mogliśmy czynnie uczestniczyć w wielu imprezach, także to w jakiś sposób ograniczyło, ale jakoś choćby korzystając z techniki, ale organizujemy w tej chwili już imprezy, szczególnie na powietrzu, rajdy. Zuzanna Kuczyńska, Echo 24.